to, co najważniejsze, będzie miało swoje miejsce w jego życiu. I wracając teraz w stanie łaski do kolejnego dobrego, czystego, świętego etapu życia, wyrzuciliśmy wszystko, co niepotrzebne i wkładamy tam Jezusa. To jest Jego miejsce. A teraz będą przyjaciele, odpoczynek, nauka, dom, rodzice, praca, dzieci. Może rozrywka. Ale to, co najważniejsze, już ma miejsce w moim życiu. Bo gdy faktycznie jest dużo rozrywki, dużo pracy, nawet za dużo pracy, lenistwa, alkoholu, potem czas trzeźwienia, nie ma czasu tam na obowiązki, na modlitwy, bo alkohol zabrał Pana Boga, zabrał czas. Jezus jest moim Panem. Na nowo powróciliśmy do Niego, zaprosiliśmy Go, bo jesteśmy Jego własnością. Od momentu chrztu On jest moim Panem, jestem Jego dzieckiem i to dziecięctwo dzisiaj zostało odnowione. A Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, do takiej bowiem należy Królestwo Niebieskie. Jesteśmy w stanie łaski święcającej albo na drodze do pojednania z Bogiem. Przedstawmy Jezusowi tak jak na uczcie w domu. Zanim nieraz spożyjemy posiłek, rozmawiamy z ciocią, z wujkiem, z kuzynem, z koleżanką. Eucharystia jest ucztą i teraz jest czas, gdzie możemy mówić do siebie, do Jezusa.